Witam Was. Pytacie się mnie, jak to jest z tym moim wrzucaniem filmików. No to jest tak, że macie każdy filmik teraz, udaje mi się jeszcze wrzucać prawie każdego dnia. I materiał z wtorku macie w środę, materiał z środy będziecie mieć w czwartek. U mnie kończy się dzień we wtorek, a u Was już prawie leci środa, jest poranek. Także to tak wygląda, także zawsze macie te przesunięcie. No jadę do pracy, a później zobaczycie, co będziemy robić. Wróciłam się. A posprzątałaś u siebie? Nie, ale zaraz to musisz wychodzić do pudełka i brać rzeczy. Jakie ubrania, w których jest tak za bardzo grać. Te bluzy takie, kurtki będę pakowała. O, teraz to tak. Twoje oczy mają moc. Widzisz? Musisz je otworzyć. Szeroko. To było na specjalne zamówienie. Teraz dopiero jedziemy, jest godzina 5. Andrzej, nie wiem, zaraz tam przyjedzie. Nie wiem, czy dzisiaj coś zdążymy zrobić, ale może coś zdążymy. Także szybko musimy się pospieszyć, działać, spakować. Welcome back. Junior! Chciałam go zdeptać. Taka kupa ubrań. No i to teraz trzeba wszystko pakować tutaj. Więc na pewno będzie ciekawie. No dobra, słuchajcie, ja już skończyłam pakować to jedno pudełko tylko. Kurtki. Jeszcze kurtki, no. Na jesień może. Na Polskę. Na Polski, jak pojedziesz. Albo tą też wezmę. Jeśli ten. No, chyba raczej tą. No. Jezu, jakie to jest stare. Ja muszę poddawać właśnie zrobić takie coś, jak nie z tym kiedyś robiłam. Koleżanki tak robią, że jak z ubrania są jakieś takie niezniszczone i jeszcze nadają się do użytku, a są na przykład za małe albo się już nie podobają, no to sobie robią takie co jakiś czas czyszczenie garderoby i te rzeczy oddają swoim bliskim, siostrom, jakimś koleżankom. Ja przyszłam ostatnio do mojej koleżanki i ona powiedziała, jak ci się coś spodoba, to masz sobie wziąć. Oj, kurzone. Jeszcze tam mam bryczesy mojej skarpetki. Muszę znaleźć drugą skarpetkę, bo się gdzieś zgubiłam. Ale kurz. I takie no. Dawno to było. Wstyd. Ile? No rok prawie. No. Przyjdziemy do Polski, to ale możemy wziąć na jesień. No pewnie. W jesień się najlepiej jeździ, moim zdaniem. Bo nie jest ani za ciepło, nie za zimno. Znaczy taką wczesną jesień, bo potem już jest nie tak dobrze. Ale słuchajcie, mam nawet breechesy. Ej, nie wiem, czy one są jeszcze na mnie dobre. Ej, zobaczę, przymierzę sobie. Moje breechesy kochane. I skarpet. Jest tylko jedna, widzicie? Ej, ale przymierzę jeszcze te breechesy, bo mogą być na mnie za małe. Nie, są jeszcze naprawdę bardzo dobre. Taki akuracik. Jeszcze powiem wam, mam na sobie sierść klorci, więc... Wszystko już jest przygotowane, to co zamierzamy wziąć. I zobaczcie, nazbierało się gratów w ciągu 8 miesięcy. A tu są ozdoby choinkowe, to pamiętacie? Dorobić choinki się nie dorobiliśmy, ale dorobiliśmy się bombek. Chodź, chodź mały, chodź. Ile rzeczy. Jeszcze to spakujemy. Tu jest lodóweczka z jedzeniem dla Andrzeja i dla nas, bo on bezpośrednio z pracy będzie. I wszystkie choinkowe ozdoby, oliwki, pudełko, krzesło. No i oczywiście bardzo, słuchajcie, ważna rzecz, którą się dorobiliśmy, to są rowery. O, zobaczcie, kto nas obserwuje. Cześć, jak żyjesz? Pytajcie, moi drodzy przyjaciele. Pamiętacie z wczorajszego vloga, że były pszczoły? Jak myślicie, czy pszczoły są dalej w naszym domu? Czy lokatorzy są? Na moim oknie? Jak ty myślisz?
Andrzej może już wie, a my nie wiemy jeszcze, bo dojechałyśmy. Myślę, że jest jak coś, to jest bardzo mało ich. Ale myślisz, że pan był? Nie mam pojęcia, ale ten pan był taki trochę, on tak przekładał to. W sensie, będę jutro i jutro, będę jutro i pojutrze, będę jutro. To prawda, no ale może rzeczywiście nie miał czasu, także wierzymy, że to zrobił. A zobaczymy. A jak się... nie, to zrobi to jutro. No, albo przynajmniej powie. Jak pszczoły? To w takim razie jeszcze raz musi on przyjechać. No, on będzie przychodził, on się wytępi. Oliwka wam coś nagrywa. Pozdrawiam wszystkich w ogóle z tej szkoły. Że tam chodziłyśmy do łazienki gadać, bo tam było tak cicho i te dzieci tak nie wrzeszczały. Słuchajcie, tak tam się dobrze jakoś rozmawiało i tak sobie gadamy. Tak mówimy, kurczę, jaka długa coś ta przerwa. No i dopiero zorientowałyśmy się, jak pół lekcji minęło, że lekcje się już zaczęły jakieś 22 minuty temu. Wchodzimy do tej klasy, na szczęście pani od przyrody, przyrodę mieliśmy wtedy, a pani od przyrody jest, była nasza bardzo fajna. Ogólnie nasza klasa nas uratowała, że miałyśmy problemy żołądkowe. Nie, no co? Aha, jeszcze się tam osiedlałam teraz. A, osiedlałam się jeszcze, ale na szczęście chyba nie zbuduję gniazda. Zobaczcie, jaka piłeczka. Ładne, nie? A jak ci zbudzić się? Ach! Okropne. Oliwka tłumaczy Krystianowi, jak to wszystko wygląda. Opowiada. U nas już się bałagan zrobił na blacie. Jedzenie zjedzone. I ja biorę się, kochani, za... Będę pomagała Andrzejowi robić coś tam ciąć, kartek czy coś, no nie wiem, jak to się robi, nigdy nie miałam takiej możliwości. Teraz będę doświadczać. A ciekawa jestem, co jest pod spodem. O, taka zwykła podłoga, jak na basenie. Zobaczcie, gdzie dywan jest. Idzie na śmieci. Zauważyłam, że w tych takich tańszych domach, w sensie, no tańszych, w sensie 100 tysięcy, 200 tysięcy, no to nie mają nic na tej podłodze przy basenie i to mi się tak nie podoba. Taka pusta, łysa podłoga. No nieładne, jeszcze jak brudne, to już w ogóle tragiczne. Trzeba posprzątać, tak, trzeba to ogarnąć, to trochę ładniej będzie wyglądało, ale powiem wam, że ja bardzo bym chciała to, co miałam u siebie w domu, czyli te takie deski. Już niekoniecznie z drewna, bo to jest dosyć drogie, a myślę, że w Ameryce to jest jeszcze droższe niż w Polsce. Ale nawet by pasowało, nawet do tego, zobacz. Bardzo ładnie by było. Zobaczymy te banany. Zobaczcie. Twardy rzeczywiście. Ja się zapytałam, jak ty pielęgnujesz trawę? A, obojętnie, nic nie używał, nic nie robił, więc nie dbał za bardzo. Tak jak było, tak było. Więc ja myślę, że ja tą trawkę może to ogarnę bardziej niż on. Jak mi się uda, nie wiem. A patrz! Agrest! Kochani, właśnie przed chwileczką rozmawialiśmy z naszymi nowymi sąsiadami i okazuje się, że ten świat jest bardzo mały. Wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie z lewej strony naszego
domu będą mieszkać Polacy. No i jeszcze tam gdzieś na rogu mieszkają Polacy, a jeszcze ci państwo mieszkają tutaj na rogu i są bardzo mili, także okazuje się, że będziemy mieć więcej znajomych niż to się okazało w Sarasocie, bo tutaj zobaczcie, niby daleko od świata, ale bardzo mili ludzie, bardzo tacy też podejście mają, ta pani w ogóle podejście ma podobne jak ja, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, bo wyobraźcie sobie, że uczy dzieci w domu. Jaki jesteś niebezpieczny. Zapraszamy was do nas na filmik tutaj. Nie, wycinam. Nie przychodźcie, zobaczcie. Bo nie, no wycinam tutaj maczetą. On się tutaj za dobrze czuje, nie może sam chodzić, moluszek, bo go zjedzą. Tutaj są bobcats i raccoons i jeszcze różne koty dzikie. No. I musimy go trzymać tutaj. Nie, on nie może tu sam chodzić. To jest tak, że jak odrywasz, to ci się następne odrywa. I tak jesteś w takiej niewiedzy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba oderwać. Po prostu ciężko się to robi, nie wiem, i trzeba się tego nauczyć, jak to się robi. I boję się, żeby po prostu nie skaleczyć tego drzewa. Więc to jest taki suchy, zobacz, to, nie, to wiesz jak to ciężko? To się wydaje, że to jest łatwe. I że tak chętnie ci się odrywa. Mówię to pewnie, ci, że tak. No nie, misiu, bo ty to jest... Ty się szczypisz. Mówię ci, że tutaj, zobacz, ja już poraniłam raczej. Nie, to nie można tego robić. Nawet moja koleżanka miała kota i ten kot został zjedzony przez bobcata. Tak. Trochę brudny jesteś, co? Będziesz tutaj taki brudas chodził. Słuchajcie, nie wiem, co ty tak ryczy. Zabijasz drzewa? Nie wiem, czy nie marnuje drzewa. No nie wiadomo właśnie. Bardzo je ogalam. Pierwszy raz dbam o bananowca i nie przeczytałam... To jest bananowiec? Tak. Ale mamo, my też musimy uważać, wiesz? To nie tak, że tylko juniorek musi uważać. No ja wiem, my też, ale raczej juniorek... Właśnie tu pani opowiadała, że jeszcze psa większego to jeszcze tak nie złapią, bo ale mówi, no tych rozmiarów to on jest traktowany jako kurczak. A pani w ogóle ma kurczaki tutaj. Co ty gadasz? Tak, pani ma kurczaki, mówi, że jak nie ogrodziła, to zjadane były. Co? Zobacz, jaki bobcat idzie tam. To miło. Zobaczcie, nie rekli z wielkości kurczaka. Dlatego on musi iść do domu. Biorę was. Biorę was, Nierek. Uciekamy, koniec świata. Wiecie, co ja robiłam przez większość dzisiejszego dnia? Sobie siedziałam w tym krzesełku i sobie patrzyłam tam na ten las ładny za mną. Mamy coś ugłosiło w nowe. Mrówkę czy komar. Pożegnam was w moim przyszłym pokoju, który będzie wyglądał zupełnie inaczej. Takie sprzątanie. No dobrze, do zobaczenia. Cześć. Do jutra.